Ratusz dzielnicy Praga Północ. Budynek raczej nie kojarzy się z Bitwą Warszawską. Tymczasem na fasadzie budynku znajduje się tablica upamiętniająca szkoły, które stały w tym miejscu w roku 1920. W tych szkołach formowały się ochotnicze bataliony 236 Pułku Piechoty Armii Ochotniczej. Bataliony w dużej mierze złożone z harcerzy, z uczniów gimnazjów, liceów, szkół wyższych. To właśnie te jednostki wymaszerowały z terenu pobliskiego liceum imienia Władysława IV pod Osów. Tam pierwszy batalion 236 Pułku Piechoty starł się z bolszewikami, tocząc wielogodzinną walkę, w trakcie której odpierano ataki i przeprowadzano kontrataki w celu odparcia Sowietów. Udało się, Armia Czerwona, Armia Sowiecka nie dotarła do Warszawy.